No i Irek dojechał. Ja zatrzymałem się tu, przyjechałem pierwszy, a Irek swoją bryką dojeżdża tu. Bębien nawet trąbi, hałasuje. Gra i trąbi zespół kombi. Proszę. No pięknie. Samochodzik aż się patrzy jak się widzi. Super. Czekaj. Idziemy go obejrzeć. Najpierw przejdziemy. Popatrzymy z jednej strony, z drugiej, jak wygląda. Pięknie, ślicznie. Ganspomada. Mówi się nówka. Szpelnowi. Nówka gniotca, nie łamiotca. Pokaż, jak ty tutaj wyglądasz, kierowco. Pięknie, ale worki po poduszki, nie poduszki. Dzień dobry, serdecznie witam. Się śmiej ty, kurde molek. A! Dywaniki brudne już on ma. Nie ma tak jak w tamtym samochodziku, ale jest pięknie w środku. A i wysoki. I przestrzeń. No także tylko się cieszyć, nie? Tylko się cieszyć. Panie Boże, żeby on służył. I ciągle był sprawny i nikomu krzywdy nie zrobił. Proszę. Parę metrów przejechał, już on leży pod nim. A co tutaj idzi? Panie Jurku, a tutaj co tam? Na jeden zbiornik. Jak? Jeden zbiornik. A było? Lekko obcierka, nie? Dobra, dobra, pięknie. Tu do pieszczenia po swojemu jest. Tak jest. Jak się jechało w ogóle? A pięknie to znaczy, zbiera się wszystko? Ładnie, no. Dobrze.